Hej, 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 witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Vampire Story. Ostatnio skończyliśmy w tej magicznej jaskini, a dokładniej mówiąc oglądaliśmy szkielet dziewicy jeszcze. I musimy przygotować preparat do ożywienia gargulca, czy golema, o, golema raczej. Ja sobie tutaj przeszłam troszeczkę dookoła, przypomnieć sobie, co tak właściwie żeśmy robili. Tutaj widzę, że mamy stworzyć wywar i męczyliśmy się z fiolkami ostatnio, więc ja sobie postaram się to ogarnąć. Plus mamy zebrać jeszcze rzeczy do jego stworzenia tak naprawdę. Także zobaczymy, czy nam się uda. Chciałabym spróbować tutaj. Zrobiłam sobie zdjęcie tego, co mamy przygotować. Zacznijmy od serduszka. Aha, dobra, ja to wszystko muszę wziąć. No dobra. Także sobie tu otworzę i teraz tak. Zacznijmy może od serca. Dobra, nie tak. To będzie w ten sposób. Czyli mamy 1/3 tych smarków, z tego co widzę. Smarki demona, tak? Miało być fioletowe serduszko. Fioletowe serduszko, to mamy tutaj niebieski i czerwony. Okej. No dobra. We should take a closer look at what's been written on there. It might be helpful. Okej. Puszka dietetycznej z dziczałej wisienki. Puszka żółtego kisielu luzaka, a to? Puszka jagodowego ponczu. A, dobra, wiecie co, bo to jest dietetyczne. Ojej, nie escape'em. Musimy tu dorzucić cukru. Tak mi się wydaje, więc spróbujmy się cofnąć. Najgorsze w tym wszystkim jest chodzenie po tych pomieszczeniach. I może jak już wyjdziemy, to zrobimy najpierw przedmioty. Bo nie ukrywam, że nie pamiętam, które wejście do czego prowadzi. No ale dobra, spróbujmy. Tutaj na pewno mieliśmy oko traszki, więc ja bym chciała to zobaczyć i nie wiem, czy nie uda nam się na przykład nożykiem wyciąć tego oka traszki. Nożyk żeśmy tu mieli. Hey, Fodrick, do you think this drawing of a newt will work for the eye of newt? Give it a shot. And let's hope that supernatural science is not as literal as real science. No dobra, mamy oko traszki. Będzie nam potrzebna belladonna, która wiemy rośnie na balkonie w jej sypialni, więc będziemy mieli kawałek do przejścia, oddech gargulca i na pewno będą nam potrzebne jeszcze kości dziewicy, ale szczerze Wam powiem, nie mam pojęcia jak je zdobyć. Bo oddech gargulca to myślę, że do słoika jakoś będziemy musieli złapać, więc spróbujemy. Do belladonny mamy tutaj ten środek do rośnięcia, do porostu, bo sobie spojrzałem jeszcze właśnie przed nagraniem, co mamy w ogóle w ekipunku. Awesome. Okej, sprawdźmy. No ale przecież posłodziła, to już nie powinna być, a no chyba, że nie zaznaczone, że jest z cukrem. Teraz tak, tu była kuchnia. O, nie pamiętam.
Próbujmy tędy przejść. Ciekawe, co nam z tego wyjdzie. Trafiliśmy, dobra. Słoik. Czy my mamy jakiś słoik? Mamy perfumę, butelkę z perfumem, pustą butelkę. To może tu. I can't use an empty bottle of body lotion with that. Okej, to nie. To może jednak po perfumie. I don't want to waste good perfume with that. I don't want to smell like a French negocjowalnego afektu. Okej, no to to nie będzie takie proste, widzę. No i nic, to idźmy dalej w takim razie, bo teraz nic nie wymyślę, co z tą buteleczką zrobić. Myślę, że któryś z tych z perfumami musimy opróżnić. Tylko nie bardzo wiem jak. Zobaczymy. Okej, na balkonik. Dobra. Teraz spróbujmy tego na porost użyć. I hope this will help the flowers grow. I just hope it doesn't eat a hole through the bottom of the planter box. Aha, on nas tu poleci, no dobra. Dobrze, że jest taka szybka animacja, a nie że przelatuje przez te wszystkie budynki z powrotem. Znaczy pomieszczenia z powrotem. Jest i Belladonna. Obejrzyjmy ją najpierw. Nie, to wiarek, kwiat zakwitł. And all it took was the ashes of a dead baron mixed with some concentrated superchemical fertilizer. No i pięknie, to zabierzmy. This is one of the ingredients we need to complete this spell. Okej. Dobra. Teraz mi tak przyszło do głowy, że te... czy te perfumy nie miały wspólnego czegoś z tym potworem z jeziora? Coś mi się kojarzy, ale... Kurczę, nie pamiętam. Możemy spróbować w sumie. Skoro on i tak wszystko zjada, to może po to, żeby mu z tego żołądka nie capiło. Ładnie wygląda ten kwiatek tak w ogóle. Tylko teraz co? Tym? Jest jakaś akcja? Czy po prostu to skomentuję? Inki smells really, really foul. To pewnie przez tych wszystkich turystów gnijących w jego gardzieli. Maybe the whole perfume bottle will make him smell better. Aha. No dobra, w sumie to się udało. O nie! Tylko żeśmy go chyba jeszcze bardziej rozwścieczyli. Dalej tu pływa. No dobra. Ale mamy pustą butelkę, słuchajcie. Mi się chyba przesunęły rzeczorki, tak? Breathe into this bottle. Why should I? Dlaczego? Because we need your breath for something. Clever. Well then no. I will never breathe into that. Great. Good going. You ever heard of tricking people into doing things they otherwise wouldn't do? I'm sorry. I thought it was best to go with a direct approach. Which do you like better? Co ci się bardziej podoba? Otwarte podejście czy wydostanie się stąd, co? I see your point. O, przekleństwo!
że cały czas ktoś coś pisze na telefonie. Ale my mamy jeszcze to. Właśnie. Czy to nam się przyda na nos? Wiedziałam. Zastanawiałam się, do czego nam się przyda ten klips. Jeszcze. I can hold my breath for 10 minutes. Yeah, we'll just see about that. Okay. O, jest animacja, słuchajcie. Okej, okay, to jeszcze mamy złapać. Dang, I just missed. Okej, okay, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest! Dobra, udało się, już nie chciałam, że znowu nie trafiliśmy. No to nice, to mamy, słuchajcie, czekajcie, ja spróbuję wyłączyć wibracje, bo mnie tu denerwują. O. Pięknie. Dobra. No dobrze, to mamy trzy składniki z czterech i jeszcze musimy zrobić właśnie ten, tą substancję. Czekajcie, to było na górę. Już sobie to zdjątko ze składnikami. Co my tu mamy? Fioletowe serduszka, zielone koniczynki i pomarańczowe diamenty. Dobra, zróbmy najpierw te serduszka oczywiście, fioletowe. Zrobiłam sobie zdjęcie tej tablicy tutaj, bo nie wiem, czy wam zaznaczyłam, co tak właściwie sfotografowałam. Bo tu jest też napisane potem, czy że je trzeba podgrzać, ochłodzić. Potem doprowadzić do wrzenia. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Czy dosłodzona Coca-Cola, czy tam Sherry Coke zadziała? Aha, dobra, nie tak. Serduszko. Niebieskie, czerwone. Jest. Mamy nice. Look, the liquid in the hot beaker turned purple. I co? Czy my to możemy? Aha, nie wezmę. A wezmę to? I've already done that. Już to zrobiłam. A, dobra, mamy w ten sposób. Okej, dobrze, to ja już patrzę na następne. Zielona koniczyna. To niebieski i tu była wcześniej żółta puszka jeszcze. Okej, ładnie. Interesting. The liquid in the clover beaker turned bright green. Dobra, i teraz pomarańczowy diament. Czerwony. I też będzie żółty. No dobrze. To jest, co my tu mamy dalej zrobić. Najpierw schłodzić, potem podgrzeć, na końcu schłodzić, czekać na różowy odcień. Tu było, to jest lodówka, nie? Suchy lód właśnie. Czy ja to mogę tu wrzucić? Jak my to mamy zrobić właściwie? Zlewka z tym nie zadziała. Sposób tworzenia organicznego kwasu opartego na węglu.
Tu mamy trzy zlewki, ok. Potem mamy najpierw schłodzić, potem pod... Ach, chyba, że tu mam wrzucić. A mamy czym to podgrzać? Tak, o. Nie, nie mamy. Myślę, że podgrzewa się tu właśnie. Suchy lód i ten. I don't want to carry it around with me. But now that I know it's here, I can use it if I need to. No dobra, to możemy spróbować, tylko ja myślałam, że to trzeba zlać najpierw. Podgrzać do wrzenia w ceramicznym kotle, aż zacznie się świecić na czerwono. Dobra, inaczej. Spróbujmy użyć kotła i zlać to wszystko tutaj najpierw może, co? No dobra, coś tam było gorzej. Udało się, udało. Now what? Aha. Kocioł ze składnikami. Dobra, teraz mamy ten lód tutaj. These two items won't combine together. Ja coś popsułam. A może mogę to wsadzić teraz całe do lodówki. I really like that to work, but it just won't. Och, no. I really like that to work, but it just won't. Sorry. W kotle aż się świeci na czerwono. Czekajcie, może byśmy to... Możemy to zobaczyć? O. It's a mini cauldron with some weird pink potion in it. No dobra, to... bo to chyba podgrzewanie, słuchajcie. Dobra, to zrobimy inaczej. To była chyba kolejność wlewania tych... To znaczy, że nam wyszło przez przypadek. Kolejność wlewania składników. Że musiał być zimny, ciepły, zimny kolor chyba, wiecie? Nie wiem, czy miało znaczenie, który. A teraz musimy to... Mona, wait, here's the plan. As you turn up the gas, we're gonna leap into the air. That way, in the unfortunate event of an explosion, its force will carry us safely away instead of incinerating us at ground zero. Explosions are so exciting! All right, ready? One, two, three. Okay. Dang, that's one lame flame. Aha, słaby ogienek. No jak to tak? Co to ma znaczyć? Co ja tu mogę? A czemu ja to mam dalej puste? Zlewka z koniczyną. To mi jedna została. No kurczę. Och nie. Przestraszyłam się, bo muszę pamiętać, żeby broń Boże nie wyskakiwać, wiecie, poza ekran. Co mu to? Ja chciałam to spróbować tu powiesić na tym palniku jeszcze raz. I really like that to work, but it just won't. Sorry.
I'd really like that to work, but it just won't. Sorry. I'd really like that to work, but it just won't. Sorry. Dobra, coś widzę, że wszystkiego mamy tylko po trochu jakby zrobione. Nie udało nam się wykraść i wykminić, co tu właściwie z tym dalej zrobić. No musiała pokombinować. Bo jakby kolor się zgadza z tym etapem, który żeśmy tutaj mieli. Czekać na różowy odcień. Napisali, że jest różowy. Podgrzać do wrzenia w ceramicznym kotle, aż się świeci, aż będzie, czy tam zacznie się świecić na czerwono. Użyć demonicznego żaru. Jezu, kuchnia! Dobra, słuchajcie, może to nie tutaj, bo za mały płomień. Możemy spróbować to w kuchni podgrzać. Przecież. Sprawdźmy. Że ja dopiero od teraz o tym pomyślałam. Idziemy tutaj. Demoniczny żar. Albo kominku, w kominku, ale wydaje mi się, że tam, bo tam w kuchni było, że można coś na tym ugotować. Z tego co pamiętam. Piecyk. To jest ciepły piec. Właśnie, spróbujmy tutaj. Jest animacja? Jest! The ingredients aren't mixing. How can we make this cauldron hotter? Add fishnet stockings and high heels. I would not, could not use that wood. How about with a goat? Or even on a boat? Would you, could you on a boat? Why are you talking that way? I thought you wanted to rhyme. No. Okay, suit yourself. I'm easy. It's a large kitchen furnace. It looks like you may be able to use it for cooking. No dobra, no, ale ja bym chciała... It's a cauldron full of some really great smelling demonic foot stew. Dobra, to już wiemy. Czy ja tu mogę suchy lód? Those dry ice chunks won't work with that. Czego byśmy tu? Słomkę? I can't use a straw with that. Może gobelinem pomachać, żeby się... I don't think a tapestry will work with that. Też nie. Ja widzę, że tu jest drewno. Ja bym chciała to drewno i dorzucić do kominka w takim razie. Kredka, książka też nie. Trumna. Trumny nie spalimy przecież. Zlewka z koniczyną. Nóż. Już nam się jeszcze przyda. Nie mam pojęcia naprawdę, słuchajcie. Sprawdźmy ten... It's a large kitchen. No super, a czemu ja nie mogę teraz naszego kociołka tu zobaczyć w żaden sposób? It's a couple of ovens, still warm. Shroudy must have wanted to warm something up. Mold hemoglobin with a cinnamon stick. A gdzieś była ta taka... Czy to było w sali tortur? Spróbujmy iść do sali tortur. Nie pamiętam, jak to się nazywa, taka ta dmuchawa, co się pompuje, wiecie? Spróbujmy jeszcze się tam przyspieszyć.
nam drogę. O. Teraz sala tortur była tutaj bodajże. Czy w ogóle dobrze pamiętam? Trumna. Skrzynia pełna ziemi. Nie, to nie tu było. Gdzie ja to widziałam? Pogrzebać i gorące węgle. Mogę to wziąć? I żeby dorzucić do pieca? That poker is a little too hot to pick up. Well then, what about the brazier filled with white hot coals? Gee, I don't know, Fodrick. Why don't you try and pick it up and let me know how it goes? Okej, czyli nie. Gdzie ja to widziałam? Ale przypał, słuchajcie. Totalnie nie pamiętam. Tu jest ogień. Dotknij ognia. Burned vampire flesh smells really bad. I better not. Okej, raczej nie. Teraz się będę szwendać. No nic, zrobimy tak. Ja spróbuję to znaleźć i po prostu do was wrócę w momencie, kiedy już będę miała to w ręce. Dobrze, jestem z powrotem. I słuchajcie, po kilkudziesięciu minutach szukania tego narzędzia do podsycania ognia, nigdzie go nie znalazłam i w końcu zasięgnęłam języka, co z tym dalej zrobić. Jak się okazało, właśnie w tym momencie przychodzi nam z pomocą pusta fiolka, pusta zlewka. Chcieliśmy ją podobno ponownie napełnić smarkami demona, więc spróbujmy to teraz tutaj dorzucić. No tak właśnie. Wow! I don't know what's in that stuff, but it's got quite a kick. Kind of reminds me of the bat shine my uncle Jess used to make. I remember this one time. I brought a jar of it to a party. All I really remember is taking the first couple of sips. Then the next thing you know, Look, Fodrick! It's boiling! It has turned bright red! It worked! Tak, udało nam się ogarnąć kwas, który jest nam potrzebny. I tak naprawdę została nam teraz ta kość dziewicy, więc myślę, że udamy się z powrotem do naszego dungeonu. Z tym, że na miejscu spotkamy się już w kolejnym odcinku, bo myślę, że to jest najlepsza chwila na to, żeby zakończyć naszą przygodę. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, równie dobrze jak ja. Nie ukrywam, że te zagadki zaczynają dostarczać mi coraz większych problemów, więc ciekawa jestem bardzo, co dalej się stanie. W ogóle jak daleko jesteśmy z grą, czy jest w stanie ktoś to w ogóle sprawdzić? Wydaje mi się, tak jak wspominałam, że gra nie kończy się na tym, że uciekniemy z zamku, tylko że jest jeszcze coś dalej. No nic, dajcie znać z ciekawości. A ja teraz żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnej części. See ya!